zegar odliczający. Dzień dobry Państwu. Mam mało czasu. Nazywam się Adam Ruciński. Tak mi przedstawił tu kolega. O, lubię to zdjęcie. Ja je zatytułowałem na fejsie. Po to właśnie samoloty są wyposażone w autopiloty. To znaczy, że można sobie zrobić selfie, żeby potem pokazać się, pochwalić. Bo to jest tak właśnie zrobione. Także to nie jest tak, że się odwracam bez sensu i zryzykując, tylko tam jest załączony autopilot, ręka jest na drążku, ponieważ no musi w razie czego coś się zacznie dziać, no to trzeba zareagować, bo jak się zacznie dziać i lecieć w dół, a ręka zacznie szukać drążka, to go i tak nie znajdzie już wtedy. Ale jest on złączony. No fajne zdjęcie. Mi się podoba. Nieskromnie powiem. Dzisiejsze spotkanie będę korzystał z kartki. Wiem, że się nie powinno korzystać. I tak naprawdę motywem takim do dyskusji będą buty. Dzisiaj będziemy rozmawiać o butach. Tak, tutaj widzę pani. Tak, porozmawiamy o butach, więc z dziewczynami, z kobietami porozmawiam, to jest dobry temat. Tak? Ja też mam buty i też się nimi pochwalę. Mam trochę inne buty. Na co dzień moje buty, to akurat może nie, to są buty do garnituru. I to jest mój świat, świat finansów. Lubię ten świat. Zostałem doradcą inwestycyjnym, jak miałem 25 lat. Wtedy to był też jakby inny okres. Szybko zostawało się zarządzającym funduszem, zarządzałem tym funduszem. Jak zarządzałem tym funduszem inwestycyjnym i akcji, i obligacji, to w pewnym momencie pomyślałem sobie, a to może zrobię jeszcze uprawnienia biegłego rewidenta. Fajnie być biegłym rewidentem, idzie się na imprezę i podchodzi się do dziewczyny, mówi, jestem księgowym. Gwarantuje sukces, tak? Natomiast tak na poważnie, księgowość jest fajna. A fajna jest przede wszystkim dlatego, że pozwala lepiej zrozumieć sprawozdania finansowe i się naprawdę przydaje. Ja nie mówię o tej rachunkowości, którą Państwo znacie ze studiów, bo tam jest zaczynanie od najgorszej strony. Debet, kredyt, szubieniczki, ja tego też nienawidzę. Ale każda inna rachunkowość, którą się poznajemy na co dzień, naprawdę się przydaje w takim doradztwie strategicznym, w takim działalności, którą ja również się zajmuję. Bo to, co wymienił tutaj Paweł, właściwie wszystko się łączy w jakiś sposób. To, że zarządzałem funduszem, to, że jestem doradcą inwestycyjnym, biegłym rewidentem, bo to nadal wszystko wykonuję. Jestem również tam biegłym sądowym. To wszystko ma znaczenie, tak? I na co dzień mam buty do garnituru. To jest mój podstawowy świat. Byłem w liceum lotniczym w Debinie. Ta kariera jakby skończyła się. Miłość pozostała, jak każda miłość. Pozostała mi pewna też wytrwałość. Tej pierwszej wytrwałości chyba mnie nauczył egzamin dla doradców inwestycyjnym, bo on jest teraz inny, ale zawsze on był trudny, tak? To znaczy dzisiaj ktoś, kto czyta te pytania, może powiedzieć, ale to są pytania, kiedyś były prostsze. Tak, tylko że kiedyś nie było tych materiałów. Kiedy zdobycie książki w języku angielskim było o wiele trudniejsze z tymi materiałami. To był też trudny egzamin. To mnie nauczyło, tak? Ja też nie znałem za pierwszym razem. Nie znałem za drugim. I za każdym razem człowiek wracał po tych wynikach, walnął się, miał dość. Ale potem przychodził kolejny dzień. Tak patrzył, jak patrzył na te materiały, one tam leżały i znowu człowiek się za nie brał. To nigdy nie była prosta droga. To nie jest piękna opowieść, że a, było fajnie, poszedłem, zdałem, piękne zdjęcie, sukces. Nie, no, sukces przychodzi później. I to jest jakby taka ważna rzecz. Ja do tego egzaminu uczyłem się długo, w trudny sposób, uczyłem się sam i to był błąd. Jakbym teraz miał decydować, rekomendowałbym zdecydowanie korzystanie z kursów, tak? Bo nawet jeśli kurs nie gwarantuje sukcesu, to na pewno pozwala usystematyzować tą wiedzę. Więc zachęcam. I wytrwałość, tak? Nie zdaje się, to trzeba iść. Moi koledzy, którzy teraz zarządzają, a Państwo pewnie część znacie, a nie wiecie którzy, a są nawet prezesami, członkami zarządu w różnych instytucjach finansowych, oni też nie mieli lekko. Oni razem ze mną zdawali, dostawali w tyłek. Też nie było tu łatwo. Uczyli się, podnosili i walczyli. Tego też Państwa do tego zdecydowanie zachęcam. Nie należy się poddawać, trzeba mieć marzenia. Moim pierwszym marzeniem, tak jak wspomniał Paweł, było latanie. Po prostu, tak? Książki, Dywizjon 303, do Dęblina. Tam się też wielu rzeczy nauczyłem. Mój pierwszy skok spadochronowy, pierwszy lot szybowcem, to tam. I przy tym pierwszym skoku była kolejna ważna taka lekcja. A mianowicie, i którą kontynuuję i jakby stosuję w ogóle do dnia dzisiejszego. To znaczy, jeśli coś są gdzieś w wątpliwości, coś ma się wydarzyć, jest ryzyko, prawdziwe ryzyko. Nie tam, że pójdzie się na kolokwium, dostanie się dwóje albo coś, albo nawet z pracy wyrzucą, bo to nie żadne ryzyko.
Ale jak się skacze w przestrzeń i się nic nie widzi pod sobą, to już jest pewne ryzyko. I wtedy się nauczyłem tak, trzeba się przygotować, to jest żelazna zasada, tak? Nawet potem sobie czytam w jakichś tam prezentacjach, ci panowie, co tam biegają w gromie, to też mają takie. To oni mówią, że tam nic nie zostawią, nic przypadkowi. To trzeba mieć wszystko przeszkolone, wyćwiczone, a później iść. Wszystkiego się nie przewidzi, ale trzeba być przygotowany. Przeskoku było identycznie. To znaczy, przygotowałem się. Siedziałem w tym samolocie, wszyscy, męska szkoła, kiedyś jeszcze tak było, wszyscy siedzą w tym samolocie i wraz z wysokością zmienia się wyraz ust. To znaczy z tego uśmiechu chojraków młodzieży, która wchodzi do tego samolotu, hej ho, wraz z wysokością, czy wyżej samolot, tym większe przerażenie, tak? Bo to był skok nie z kimś, to był pierwszy skok samodzielny, kiedyś tak właśnie wykonywało się, tak? I wraz z wysokością człowiek zdawał sobie sprawę coraz bardziej, pode mną nie ma nic. Tylko nikt mi nie pomoże, mam ileś tam sekund, bo skok, ileś ma się sekund, albo się coś zrobi, albo nie. Więc można zacząć panikować. No ja wtedy właśnie o tej zasadzie mówię. Przemyśleć wcześniej wszystko na ziemi, nauczyć się wszystkiego, powtórzyć sytuację awaryjną, co się robi, a później już w ogóle się nie zastanawiać, bo jak będzie stał w tych drzwiach, to w życiu nie wyskoczy, tak? Dlatego warto, jeżeli podejmie się decyzję, do przodu wyskoczyć i zobaczyć, co się dzieje, tak? Reagować. Później nie poszedłem dalej. Zająłem się ekonomią. Zaczęła mnie interesować ekonomia. Ktoś mógłby powiedzieć z Państwa, najpierw się interesuje lotnictwem, później ekonomią. Jaki jest związek ekonomii? Znaczy, jak można przejść z lotnictwa, z miłości do samolotów, do przyziemnej, nudnej ekonomii? Otóż jest związek. To jest taki bardzo ciekawy związek. Ja go później odkryłem. Bo na początku każdy pilot, czy zawodowy, czy taki amator, który chce zostać pilotem, uczy się tych wszystkich praw. Idzie sobie na to szkolenie długie, uczy się, dlaczego samolot lata. Poznaje te wszystkie prawa fizyki. Ale tak naprawdę, dopiero jak już zostaje pilotem, dowiaduje się, dlaczego samolot lata. A wiecie Państwo, dlaczego samolot lata? Samolot lata, ponieważ ktoś za to płaci. Albo płacicie wy na szkoleniu, albo płaci później pasażer. To brzmi tak przewrotnie, ale człowiek się później o tym dowiaduje, bo jeżeli linia lotnicza zatrudnia, to ona zatrudnia dlatego, że ktoś płaci za ten samolot. Bo na początku każdy jest marzycielem i tak dalej, ale jak robisz szkolenie samolotowe, wydaje kolejne grube pieniądze, z niewiadomą, czego linia lotnicza przyjmie, to wie, dlaczego samolot lata. Prawa Bernoulliego mają swoje znaczenie, tak? Ale nie decydują o wszystkim. Decydują pieniądze, ta wytrwałość. Ja znam wielu pilotów, którzy ciężko na tych lotniskach holują te szybowce, krótki lot, lądowanie, żeby nabić godziny, żeby później być partnerem w stosunku do dyskusji przy jakichś liniach lotniczych. To jest ciężka, mozolna praca, wcale nie jest taka błyskotliwa kariera, ale tak ludzie robią. Oni po prostu powoli dochodzą do tego sukcesu. Doradztwo strategiczne. To jest mój chleb powszedni. I w tym doradztwie strategicznym też nauczyłem się pewnych ciekawych rzeczy i obserwacje mam takie. Po pierwsze, nawet stosują wyrafinowane metody wyceny. Czy znając dokładnie rachunkowość, nie należy za bardzo rzeczy komplikować. Tu posłużę się takim bardzo fajnym przykładem. Zaraz Państwu pokażę. Z mojej wyprawy, tak jak tutaj Paweł wspomniał, chodzę po górach. W pewnym momencie narodził się nawet projekt Korona Ziemi. Z tej korony Ziemi została mi jeszcze jedna góra do zrobienia. Mount Vinson na Antarktydzie. Natomiast wcześniej była taka góra, która nazywała się Karstensz. To jest najwyższa góra Azji i Oceanii. I idąc na tą wyprawę, przygotowując się oczywiście dzielnie, trzeba mieć sprzęt. Idzie się przez dżunglę. Przez dżunglę idzie się tydzień czasu. Dżungla, która z tego piętra niższego, bo to jest generalnie celem jest Karstensz, czyli góra, która ma prawie 5 tysięcy metrów. Ale najpierw trzeba przejść przez dżunglę, 50 kilometrów, deszcz, zimno w pewnym momencie, bo na dole jest bardzo gorąco, ale czym wyżej, tym temperatura spada. No i oczywiście trzeba przygotować się z butami. Też bardzo ciekawa sprawa, ponieważ buty na Karstensza, na dżunglę, trzeba mieć specjalne. Ja kupiłem sobie takie wcześniej,
Eleganckie. Specjalne buty, są to mendle, czyli niemieckie. Jungle boots, to się tak nazywa. Specjalne mają otworki tutaj zrobione, żeby woda, która wlewa się, wylewała. Skóra wytrwałe, ale tak naprawdę średnio zużyte. Mówię zupełnie szczerze, tak? Otóż dlaczego? A fajne buty. W internecie około 1050 zł, tak? Czyli ta cena już takiej tani się nie znajdzie. Nic specjalnego. Fajne buty, ale prawie nie zniszczone. Dlaczego? Otóż dlatego, że w dżungli, jak jest mokro, pada non-stop deszcz, to te buty, pracując w błocie, w pewnym momencie zaczynają tak czy owak się rozwalać. To zrobił mój kolega, dlatego miałem drugie buty awaryjne. A w razie czegoś się wydarzy, a na początku komandos, tak? Wszyscy panowie idą, sprzęt, ja czasami widzę fotki z dżungli, to komandosi. I takie buty sobie kupują drogie. Ale tubylcy i na tych wyprawach dali rekomendacje. Never ever, tak? Te buty używałem tylko w obozie. Czyli tam już przyszliśmy, ognisko, namiot. Normalne buty, które używałem i dzięki którym w ogóle tam przeżyłem, to są takie buty. Buty, które kupiłem w Decathlonie za 45 zł, tak? Albo 35 zł. Genialne, powiem szczerze, genialne, tak? W nich przeszedłem prawie całą dżunglę. Kolega z Trójmiasta, który też tam był ze mną, miał tylko takie buty, bo uznał, to też taką ciekawostkę powiem, mojego wzrostu, nie wyższy jest ode mnie, uznał, że tam pojedzie do tego Indonezji i gdzieś tam sobie kupi takie kalosze, tak? No myślę sobie, gościu, jak sobie mógłbyś pomyśleć, że z twoim wzrostem ty znajdziesz taki rozmiar w Azji, tak? No ale tak pomyślał. Był w tych butach, rozwaliłem mu się momentalnie. Ja chodziłem w tych. Nie dokładnie tych, ale jak wróciłem, to sobie kupiłem i drugie takie. Dlaczego? Zwykłe buty, które szybko schną. Woda się wlewa, wyleje się, jest słońce, bo są momenty, gdzie jest słońce i schną. Nawet okazało się, że nawet trudne ścianki spinaczkowe można zrobić, mówiąc tak kolokwialnie, bo to się wchodzenie nazywa, chodzą w takich butach gumowych. Dlaczego? Bo się nie jak zamoczą, to wylewa się i schną. Mówimy o warunkach w dżungli, gdzie jest, na dolnym piętrze było minus 30 upalnie, ale wyżej jak się szło, to temperatura spadała nawet w okolicach zera. Czyli mamy sytuację taką, późna polska jesień, wyobraźmy sobie, pada deszcz, jesteśmy zmoczeni, czyli nam jest zimno, nie ma schronienia, więc wchodzimy do tego namiotu. No, wilgotność jest bardzo wysoka, więc jak zrzucamy te, wchodząc do namiotu, rzucamy ubrania, rozbieramy się do rosołu, przed namiot rzeczy, te mokre, takie jakby gnijące, bo to długo trwa, zakładamy suche do snu i tak dalej, no i z rana jest poranek, tak? Pobuteczka jest szósta, wyobraźcie sobie, jesień polska, jesteście w namiocie, śpiwór i musicie założyć te ubrania, które są tam. Nie macie innych, bo tego nie można mieć za dużo tego ekwipunku. A te ubrania są mokre, zimne, więc trzeba wyłączyć głowę, żeby to na siebie nałożyć, żeby to ogrzać i później iść, tak? To była jedna z trudniejszych rzeczy. Naprawdę, jeśli chodzi o koronę ziemi, to było duże przeżycie, bo cały czas człowiek szedł w ciągu dnia i wiedział, że nie ma ratunku, że pójdę do domu, czyli mentalnie się człowiek ustawia, a dojdę do domu, się ogrzeje, będzie super. Nie, tutaj człowiek wiedział, że dojdzie do namiotu i nie będzie super. To była pewna duża taka szkoła. Różnica w cenie kolosalna. Użyteczność też. Komandosi pewnie używają tych wszyscy, tacy miejscy. A tubylcy używają kaloszy gumowych, bo szybko sną. Zresztą buty, które miałem też na kole podbiegunowym, mają identyczną konstrukcję. Pierwsza rzecz, którą mnie nauczono. Są podobne jak te, na koło podbiegunowe. W środku mają tylko taką wkładkę filcową, taki botek filcowy. Dlaczego? Że jak się jest minus 30 na zewnątrz, tak? Ten botek filcowy po całym dniu wyciągamy, kładziemy koło ogniska, on schnie. But też schnie. Dlaczego? Izolatorem jest tak naprawdę powietrze. Suche powietrze. Jeżeli powietrze jest wilgotne, nie mamy w ogóle izolacji.
Takie rozwiązania się sprawdzają i na takich się chodzi właśnie również, na kole podbiegunowym jak byłem. Bardzo podobne do tych, tak? To nie są dokładnie te, bo konkretnie sorele kanadyjskie, podobne z konstrukcji, czyli gumowa obudowa, śnieg pada, topi się, gdzieś tam spływa. W środku ten botek filcowy super trzyma, czyli to, co znamy z Rosji, to opowieści. Tak, to jest super. Wyciąga się tylko, że doschło nad ogniskiem. I teraz kolejne buty. Buty, o których pomyślałem sobie kiedyś będąc w Nepalu, tak? Pojechałem kiedyś do Nepalu i myślę sobie, tam był taki trekkingi są, wokół Annapurny, tak zwana Annapurna Circuit, albo trekking do bazy pod Everestem. No i tam pojechałem i zobaczyłem ten Everest. Jak już zobaczyłem, no to wsiąkłem, tak? To po prostu wciąga. By przygotować się do Everestu, służy między innymi ta korona Ziemi, tak? Czyli z jednej strony budujemy wszystkie najwyższe szczyty wszystkich kontynentów, ale one są niższe niż Everest. Robiąc pewną gradację przy wejściu, to znaczy najpierw niższe góry, później wyższe, to i tak te niższe są trudne. Budujemy też nasze umiejętności, chodząc również na inne góry. Więc można zacząć od Mont Blanc, można od Elbrusa, Kilimandżaro, popularny taki trekking, którego też nie należy tych wszystkich gór bagatelizować, tak? Bo Kilimandżaro jest wysoką górą. On się prosto tam idzie, bo to jest taki spacerek, ale jest wysoko. Sztuka klimatyzacji jest też wielką sztuką. No i w pewnym momencie chciałem mieć też założyć te buty. Takie buty. Brać poprawkę na to, że one są dla mnie, tak? Czyli ja jestem dość duży. One są proporcjonalnie do mnie, ale co do zasady one są duże. To są te słynne milety Everesty. Trochę zużyte, ale one były faktycznie używane, tak? Na wielu górach, w tym były też na Everestie. Mają specjalną wkładkę. I to są właśnie te buty, które też chciałem założyć, no i założyłem. Bardzo piękne, bardzo, bardzo je lubię. Do minus 50. I to są właśnie te, na których też mi zależy. Ale życie nie składa się tylko z takich wielkich podróży, tak? Potem znowu wracam. Pomiędzy tymi butami tu cały czas znajdują się zwykłe buty do garnituru. Na tym to polega. Życie nie jest takie piękne, że są non-stop piękne podróże. Są te podróże proste i przyjemne. To są trudne podróże. I pomiędzy nimi zawsze stoją buty do garnituru. Tak wygląda. No jeszcze mam jedne buty, tak już podsumowując tę część, to są takie buty. Jakie to są buty? Są buty do biegania, zwykłe buty do biegania. Biegam dlatego, żeby sobie urozmaicić treningi do wysokogórskie, a ponieważ mi się znudziło, mieszkam na Karpatach, bieganie non-stop tych tras w Karpatach, bo znam je wszystkie na pamięć, więc kiedyś jako wielki, zagorzały przeciwnik biegów publicznych zapisałem się na biegi publiczne, żeby coś się działo, tak? I od mniej więcej roku biegam, uczestniczę w takich biegach i na wiosnę przebiegłem jakieś tam, myślę sobie, półmaraton, zobaczymy, jak to się biegnie 20 kilometrów. Bo niektórzy biegają, bo sport, ci co biegają, ktoś tu biega? Ci co biegają mówią, bo jak biegnie, to zdąży sobie wszystko przemyśleć. Mówię, jak oni to robią, tak? Bo ja biegnę 10 kilometrów najczęściej, jakoś tam raz w tygodniu, kiedyś przynajmniej biegałem, mówię, kurczę. Ja już w ciągu tej godziny wszystko przemyślałem, wszystko z sobą uzgodniłem, a jak oni biegną po 2-3 godziny, to co oni, o czym oni myślą? Fioła można dostać. No ale to wiadomo, jak pamiętam, koleżanki może mają więcej tematów do przemyśleń, ale te buty. I postanowiłem biegać maratony. W związku z tym w przyszłym tygodniu, to będzie drugi mój maraton, w przyszłym jest maraton warszawski, PZU. I biegnę. Będzie fan. Tego też Państwu życzę. Dziękuję.